zapytać, co zresztą wynikało oczywiście z zapowiedzi o dwóch filmach Andrzeja Wajdy. Obu, które są ekranizacjami opowiadań Jarosława Iwaszkiewicza. Jeden to jest Pan z Wilka, film z 1979 roku, nominowany do Oscara w kategorii filmu niejanojęzycznego. To jest właśnie film, w którym zagrały obie panie, które będą dzisiaj gościć na spotkaniu, pani Krystyna Zachwatowicz i pani Maja Komorowska, oraz film Rzezina z 1970 roku. Wajda zekranizował także opowiadanie Iwaszkiewicza Tatarak. To stosunkowo niedawna produkcja z 2009 roku z Krystyną Jandą w roli głównej. Wszystkie te trzy opowiadania to są takie tematy, które, jak twierdzi w różnych miejscach, w różnych swoich wypowiedziach, wszystkie te trzy opowiadania, no, wszystkich ich myślał wcześniej, tak? To nie jest tak, że właśnie w pewnym momencie wpadał na ich, na pomysł ich ekranizacji i ją wykonywał, tylko te wątki iwaszkiewiczowskie jakoś towarzyszyły mu w myśleniu o kolejnych projektach i w końcu je realizował. Twórczość Wajdy jest bardzo mocno zakorzeniona w literaturze. W zasadzie pewnie trudno byłoby znaleźć takie jego filmy, które nie są bądź bezpośrednio oparte na dziele książkowym, na utworze literackim, który jakoś funkcjonuje w obiegu. Ale też nie chodzi tylko o to, że są to adaptacje. Raczej dużo istotniejsze jest to, że w jego twórczości bardzo istotną rolę odgrywa jakby myślenie w kategoriach wątków, motywów, tematów, obrazów, które w kulturze funkcjonują, również za pośrednictwem literatury, i ich przetwarzanie na język filmu po to, żeby im nadawać nowe sensy, tak? Takie sensy, które będą żywe w kontekście współczesnym. Tak, nie interesuje go adaptacja, kiedy w tych okolicach, co mniej więcej, prawda, znaczy w latach 70. sięga na przykład po Wesele Wajdy, przepraszam, Kospiańskiego, czy po Ziemię obiecaną Reymonta, nie jest zainteresowany tym, żeby zrobić ekranizację, prawda, która po prostu w języku filmu przedstawi podstawowe założenia dzieł literackich, tylko żeby sformułować wypowiedź, która będzie żywa i aktualna dla współczesnych, tak? Robi Wesele na lata 70., robi Ziemię obiecaną na lata 70. To się zresztą w jego twórczości często wiąże z takimi może nie radykalnymi ingerencjami w scenariusz, ale istotnymi zmianami, wprowadzaniem dodatkowych bohaterów, scen i tym podobnymi zmianami. Z Iwaszkiewiczem jest może o tyle inaczej, że też pozycja Iwaszkiewicza jest bardzo szczególna w literaturze polskiej. Kiedy Wajda zaczyna myśleć o Brzezinie, to myśli o niej trochę, tak o tym mówi, że no jest w takim momencie jakby trochę przełomowym, tak? To jest przełom lat 60. 70. w Polsce. Jest specjalnie przyjemny okres, jeżeli chodzi o kontekst polityczny. Wajda właśnie zrobił dwa filmy, które w jakiś sposób, niekoniecznie bardzo bezpośrednio i wprost, ale odnosiły się do sytuacji politycznej w Polsce po tak zwanym marcu 68 roku, czyli po takiej kampanii antysemickiej, prawda, wyjeździe z Polski kilkunastu tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, po nagonce antyinteligenckiej, która przytoczyła się przez łamy polskiej prasy i innych mediów w tym czasie. I on wówczas zrobił dwa filmy. Jeden to było Wszystko na sprzedaż, gdzie też w jakiś sposób odnosił się do śmierci swojego bohatera, przez duże B można powiedzieć, tak? Dlatego że po tragicznej śmierci Zbigniewa Cybulskiego, który zagrał u Wajdy tylko raz, tak naprawdę po Popiele, czy zagrał potem wcześniej mniejszą rolę w Pokoleniu, ale tę istotną rolę zagrał właśnie w Popiele i Diamencie, sam stając się trochę niewolnikiem tej roli. A Wajda wielokrotnie mówił, że bardzo żałował, że nie znalazł później drugiej roli dla Cybulskiego. I po jego śmierci w jakimś sensie zastanawiał się, co znaczy śmierć takiego aktora. I mówię o tym w kontekście właśnie też Iwaszkiewicza, bo się wydaje, że to był też taki moment myślenia o pewnej zmianie języka, tematyki. Być może to jest bardzo widoczne w filmie Wszystko na sprzedaż, gdzie w pewnym sensie wprost Wajda się zastanawia, czy powrót do doświadczenia wojennego, w tej postaci, w jakiej on był, w jakiej wracał do tego doświadczenia w swoich filmach dotychczasowych, jest jeszcze ważnym tematem dla współczesności.
Ale drugi istotny kontekst to jest właśnie sytuacja współczesna, którą jakoś podejmuje i w tym filmie, i w krajobrazie po bitwie. To znaczy właśnie jakaś taka próba oddania niezbyt nastrojów, jakie panowały wówczas w Polsce, takich nastrojów właśnie ksenofobii, zamknięcia, niechęci, rozmaitego rodzaju napięć społecznych. Jest to bardzo wyraźne we Wszystko na sprzedaż. Jest to tym bardziej widoczne w ekranizacji opowiadania Tadeusza Borowskiego właśnie Krajobraz po bitwie, gdzie no, Borowski jakby ze znaną surowością swojej prozy pokazywał właśnie takie zamknięte, ksenofobiczne, antysemickie postawy Polaków zaraz po II wojnie światowej. Pokazywał, prawda, obóz dla przesiedleńców jako taki teren podobnych napięć. I Wajda to pokazał też w filmie, tak, który w jakimś sensie podsumowywał właśnie, oczywiście metaforycznie i przenosząc to w inną rzeczywistość historyczną, te wydarzenia w Polsce poprzednich 2 lat. I tu nagle sięga po Iwaszkiewicza, prawda, który tutaj, to można powiedzieć, jest taka bardzo szczególna sytuacja. Wajda jest już wtedy niekwestionowanym wielkim reżyserem kina polskiego. Iwaszkiewicz jest niekwestionowanym wielkim pisarzem literatury polskiej. Obaj też pełnią istotne funkcje, pełnią rolę takich liderów środowiska, można powiedzieć. Iwaszkiewicz zresztą formalnie on pełnił rozliczne funkcje w różnych gremiach literackich. I o jego znaczenie jakby dla polskiej literatury w wielu wymiarach jest trudno przecenić. On się urodził w 1894 roku, zmarł w 1980, niedługo po premierze Panien z Wilka. To ma pewne znaczenie, o czym jeszcze będę mówić. Wypracował olbrzymi dorobek literacki, powieści, opowiadania, niezwykłe tomy poetyckie. Jednocześnie właśnie sprawował rozmaite funkcje publiczne. Pozostawił też po sobie wiele listów, dzienniki, które stosunkowo niedawno ukazały się w druku. Funkcjonuje zatem jako taki pisarz, który nie tylko stworzył wielkie dzieło literackie, ale również był świadkiem epoki, prawda? To znaczy w swoim doświadczeniu od 1894 roku po ten rok 1980, to są obie wojny światowe, to jest, prawda, to jest cała ta przemiana rewolucyjna, ustrojowa, jaka się dokonała w Polsce po wojnie. I tutaj, prawda, Iwaszkiewicz był i świadkiem tego, ale zarazem też pewnym jakby i uczestnikiem. Czesław Miłosz tak pisał o Iwaszkiewiczu. Iwaszkiewicz jest wielką postacią, nikt zajmujący się literaturą polską nie potrafi jej pominąć. Nawet jeżeli wyłączyć niektóre części jego olbrzymiego rozmiaru dzieła, pozostaje dosyć, również jako świadectwo 3 epok, żeby zapewnić mu miejsce wyższe niż komukolwiek z jego rówieśników. Jego obecność będzie zawsze zauważalna, bo przecież wieloryba trudno przeoczyć. Tutaj jakby pokazując, prawda, dość bezpośrednio tę rangę pisarską Iwaszkiewicza. Ale to co jest ciekawe, to jest to, że Iwaszkiewicz zajmuje też pozycję osobną nie tylko ze względu właśnie na swoją rangę literacką i instytucjonalną, powiedzmy, ale też dlatego, że wypracował bardzo osobny styl i bardzo osobną postawę twórczą. On w swojej twórczości odnosił się wielokrotnie do wydarzeń historycznych, tak, z którymi miał do czynienia. Zwykle jednak jakoś metaforyzując, prawda, odnosząc się do nich za sprawą pewnej literackiej rzeczywistości, która miała ją opisywać. Ale jego wielkim tematem, tutaj można się posłużyć tytułem książki Ryszarda Przybylskiego, jego wielkim tematem był Eros i Thanatos. Tak? Jego wielkim tematem jest człowiek jako byt wychylony ku śmierci. Człowiek jako byt, który jest jakby poddany 2 siłom, prawda? Sile, która go pcha do namiętności, do miłości i która nierozerwalnie związana jest z siłą pchającą go do śmierci. Więc tutaj właśnie Wajda, już 40-paroletni, z tą rangą, prawda, reżysera, który za każdym swoim filmem porusza narodowe sumienia, pobudza dyskusje, odnosi się bezpośrednio, prawda, do polskiej historii, do takiej tożsamości rozumianej jako tożsamość właśnie historyczna, nagle tutaj sięga, prawda, do artysty,
który zadaje pytania dużo bardziej uniwersalne i jakoś fundamentalne. I tutaj stąd zresztą mogą się Państwo w różnych opracowaniach spotkać też z tym, że dość często te dwa filmy Wajdy, no teraz już to jest trzeci, prawda, od pewnego momentu, czyli od Tataraku, bardzo często właśnie funkcjonują też jako dzieła osobne, tak? To znaczy, że no właśnie traktuje się bardzo często Wajdę jako tego reżysera, który te polskie pytania, polskie problemy, prawda, odwieczne podejmuje, no a tutaj zrobił, prawda, jakby na boku niejako te dwa filmy, które jednak są filmami wielkimi, jak sądzę, wybitnymi. I tu jedna rzecz to jest właśnie ta problematyka, to w jaki sposób pokazywani są bohaterowie, ich uwikłanie w doświadczenie. Druga natomiast dotyczy takich kwestii, można powiedzieć, związanych z poetyką, to znaczy z tym, jak przenieść prozę na tekst filmowy. To jest oczywiście, można powiedzieć, zagadnienie, które zawsze się pojawia, kiedy pytamy o adaptację, ale w przypadku Iwaszkiewicza jest to o tyle ważniejsze może pytanie, że on też stworzył bardzo szczególny świat literacki. I kolejna rzecz to jest też poszukiwanie ekwiwalentu w innych formach sztuki. W przypadku obu tych filmów bardzo istotną rolę odgrywa kontekst malarstwa oraz kontekst muzyczny. Ten drugi zwłaszcza jest bardzo ważny też dla samego Iwaszkiewicza. On był dalekim kuzynem Karola Szymanowskiego, przez całe życie się przyjaźnili i jakby duża część ich wspólnej, Szymanowski jest bohaterem takiej wielkiej epickiej powieści Iwaszkiewicza, Sława i Chwała, która właśnie opisuje dzieje Polski na tle dziejów Europy od okresu tuż przed I wojną światową do okresu po II wojnie światowej, więc pokazuje takie, prawda, dwie wielkie katastrofy, które kompletnie przemodelowują krajobraz Polski. I tam właśnie Szymanowski jest jednym z bohaterów, jako Edgar w tej powieści. I zawsze był dla niego istotny, ale też coraz częściej, jakby z czasem, Iwaszkiewicz coraz bardziej podkreślał też znaczenie muzyki dla niego, tak? To znaczy, że wprost mówił, że jego zdaniem muzyka jest najważniejszą ze sztuk, że to ona, jeżeli w ogóle jakaś sztuka, to właśnie ona ma tę władzę, żeby włączyć jakoś człowieka w rzeczywistość, żeby tworzyć jakiś rodzaj właśnie szczególnej komunikacji z życiem. Na marginesie tylko dodam, że tutaj Wajda nie jest wyjątkiem, jeżeli chodzi o zainteresowanie prozą Iwaszkiewicza. Filmów, które są adaptacjami jego opowiadań, jest w polskiej kinematografii ponad 20. Więc to jest taki pisarz, który właśnie z jednej strony może być wyzwaniem dla filmowca, ale z drugiej strony właśnie ze względu na te problemy, które podejmuje w swojej prozie, jest też dla filmowców bardzo pociągający. Zacznijmy od Brzeziny, tak chronologicznie, w tym sensie, że jest to pierwszy film, który Wajda w tym kontekście zrobił. To jest opowiadanie, Brzezina to jest opowiadanie z lat 30. Prosta, prawda, sytuacja, zresztą na poziomie właśnie pewnej, nie wiem, fabuły, a akcji, bo bardzo często Iwaszkiewicza mamy do czynienia właśnie z takim dosyć prostym wymodelowaniem, prawda, relacji pomiędzy bohaterami. To są lata 20. Do leśniczówki w Puszczy, w której rządzi Bolesław, gra go Daniel Olbrychski. Wajda powiedział, że Daniel był wtedy dla niego aktorem, bez którego nie mógł się obyć, więc bardzo chciał go obsadzić, prawda, w Brzezinie. On wcześniej zagrał w Krajobrazie po bitwie i to wszystko na sprzedaż, gdzie właśnie się dokonało takie symboliczne przejęcie przez niego pałeczki tego wielkiego aktora od Cybulskiego. Potem oczywiście Wesele, Ziemia obiecana. Tutaj rzeczywiście była jakaś taka niezwykła relacja pomiędzy reżyserem a aktorem. Do tego stopnia mu zależało na tym, że Olbrychski w tym zagrał, że troszkę fabularnie odmłodził bohatera, a jednocześnie postarzył samego Olbrychskiego za pomocą rekwizytów. Proszę zwrócić
przeciwwagą, tam chodzi właśnie tutaj taki przygarbiony w płaszczu, który go niejako przygniata do ziemi. I do tej leśniczówki, gdzie Bolesław wychowuje córeczkę samotnie, przybywa Stanisław, jego brat, który jest zupełnie innym typem, typem dandysa, który leczył się na gruźlicę. Wyrok, diagnoza jest w tej chwili bezlitosna, prawda, przyjeżdża do tej leśniczówki brata. Tego bohatera gra Olgierd Łukaszewicz, który wtedy z kolei podobno, to znowu jakby słowa Wajdy, cieszył się niezwykłą miłością publiczności, najczęściej płci żeńskiej, a przynajmniej to dziewczyny wysyłały mu listy, w których, prawda, formułowały zdania w rodzaju: modlę się do kaplicy twego ciała, ale jak twierdzi Wajda, woda sodowa nie uderzyła Łukaszewiczowi, na planie zachowywała się całkiem porządnie. Tutaj zresztą mogę dodać, że za chwilę dosłownie będzie tak, może przesadzam, że rodzaj rywalizacji, ale kiedy będzie taka wielka debata w Polsce się toczyła na temat tego, czy kto ma zagrać Kmicica, czy może Kmicica zagrać Daniel Olbryski, który wcześniej zagrał Azję Tuchajbeja, w związku z czym, prawda, kojarzy się jednak z Azjatą i generalnie nie pasuje do typu, jaki prezentuje na łamach powieści Sienkiewicza Kmicic, to dość często takim aktorem, którego podsuwano zamiast właśnie Kmicica, zamiast Olbryskiego, był Olgierd Łukaszewicz. Że to myślę, że to Państwo znają potem, więc mogą sobie, prawda, spróbować podstawić tutaj Olgierda Łukaszewicza pod te role. I tutaj to jest, prawda, ta podstawowa historia, która, jeżeli chodzi właśnie o przebieg akcji, daje się sprowadzić naprawdę do paru zdań, prawda? Przyjeżdża chory brat. Oczywiście nie chodzi tutaj właśnie o sam przebieg akcji, nie chodzi właśnie o wydarzenia. To, co jest tutaj jakby fundamentalne, to są jakby dwa wymiary. Jeden to jest, to są relacje pomiędzy braćmi. Tutaj, prawda, zostaje jakby wykorzystana ta wielka siła Iwaszkiewicza jako znakomitego psychologa, jako bardzo subtelnego, jako pisarza, który bardzo subtelnie ujmuje relacje, nawet najdrobniejsze napięcia w relacjach międzyludzkich. No a druga to jest właśnie to, z czym przybywa Stanisław, to znaczy ciążenie śmierci. Ciążenie śmierci, które, prawda, jest jakby tym bardziej odczuwalne, że dokonuje się, że jakby odczuwalne jest, widzialne jest, namacalne niemal w pięknym krajobrazie, co Wajda podkreśla w bardzo wielu plastycznych scenach. I to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo Iwaszkiewicz powiedział po obejrzeniu filmu, że kompletnie jest to rzecz daleko od jego opowiadania. Tak, znaczy, że tutaj kwestia przeniesienia samej akcji, nie ma co do tego tam wątpliwości, mimo paru zmian, które wprowadził Wajda, ale jego zdaniem to nie ma nic wspólnego z tym, co on napisał, ale film jest bardzo piękny. Tutaj też taka historia, która się jakoś tam ujawnia w różnych listach i zapiskach. I Iwaszkiewicz się też chętnie godził na ekranizację swoich dzieł, bo nie miał takiego, niekiedy pisarze mają takie, prawda, poczucie, że nie chcą jakby oddawać w cudze ręce swojego dzieła, jeżeli już je oddają, to bardzo pilnują, żeby to było tak, jak oni chcą, żeby było, żeby tam nie było żadnych zmian. I Iwaszkiewicz w ogóle tego nie miał. Natomiast w kilku listach jego żony właśnie możemy odnaleźć, Anny Iwaszkiewiczowej, możemy odnaleźć takie uwagi, że i Jarosław znowu się zgodził. No przecież to niemożliwe, żeby ten Wajda zrobił dobry film z tak niezwykle poetyckiego, rozświetlonego refleksją opowiadania, jak pan z Wilka w tym przypadku. Ale to się, prawda, powtarza to przekonanie właśnie, że Iwaszkiewicz jest z istoty swojej niefilmowy, jeżeli chcielibyśmy oczywiście jego prozie oddać sprawiedliwość, a nie właśnie zredukować tego tylko do jakiejś takiej prostej historii relacji pomiędzy, prawda, braćmi. To, co najbardziej zaskoczyło Iwaszkiewicza,
to odwołanie się bardzo czytelne z jego perspektywy i czytelne też dla większości krytyków, odbiorców tego filmu, to jest odwołanie się do malarstwa Jacka Malczewskiego. Pisał Iwaszkiewicz w dziennikach w lipcu 70 roku, zaraz po pokazie właśnie Brzeziny. Zadziwiające, jak daleko można odejść w filmie od tego, co daje literatura. Zrobione na Jacka Malczewskiego. Czy to jest pomysł, czy to poważne wykrycie podobieństwa pomiędzy moim realizmem a realistycznym symbolizmem Malczewskiego? Jutro będę mówił z Wajdą, czy on z góry przystępował do pracy z tym Malczewskim w głowie, czy dopiero praca z Krakowską nasunęła mu to porównanie. Krakowska, dziewka bosa, jakby wyszła z obrazu Malczewskiego. Mocna, nieładna, ale żywiołowa, znakomicie dobrana. Po Malinie nie będzie już mogła zagrać żadnej roli. Tak się stała Maliną. Tutaj się odnosił, prawda, do roli, o której jeszcze nie wspominałam, roli właśnie Maliny, takiej prostej dziewczyny, która trochę pomaga w obejściu i generalnie się zjawia w różnych kontekstach. Grała ją właśnie Emilia Krakowska i która jakby jest, wnosi właśnie taki pierwiastek życia, energii, seksualności oczywiście. I która jest dla, jakby w oku umierającego Stanisława, jest właśnie takim wcieleniem życia. I gdzieś tutaj, prawda, nie wiemy, czy to zobaczył Wajda, jakby się nie udało znaleźć tego potwierdzenia, że rzeczywiście, jakby co tutaj na nim zadziałało, czy skojarzenie z Malczewskim, czy rzeczywiście raczej zobaczenie, prawda, na planie jakby pewnego zderzenia kolorystycznego, czy energetycznego. Ale to jest tutaj właśnie takie jakby to znamienne, to skojarzenie, które przywołuje właśnie malarza, który jest no, dość znany właśnie jako realista symboliczny, cokolwiek prawda, ta zbitka miałaby znaczyć. I który z jednej strony w sposób bardzo wyrazisty próbował podejmować w malarstwie właśnie różne dylematy polskości. Tutaj można przywołać taki może najbardziej znany jego obraz, jakim jest Hamlet Polski z 1903 roku, prawda? Gdzie właśnie znowuż jakąś uniwersalną historię, prawda, próbuje wpisywał w tym języku malarstwa to jest portret Aleksandra Wielopolskiego, więc też jakby wpisuje to w kontekst konkretnej bardzo sytuacji historycznej. Ale też prawda, jest jakby cały szereg jego takich obrazów, które się wprost odwołują do takich figur kultury, jak Thanatos, jak śmierć właśnie, z bardzo też znamienną, jakby charakterystyczną kolorystyką, w której bardzo często właśnie takie kolory trupie, sine, właśnie kojarzone z zamieraniem, z gniciem, prawda, z takimi, z tym, co zostaje z natury, są zderzone z bardzo żywymi, energetycznymi, krwistymi, prawda, barwami, z mocną taką słoneczną żółcią. I to bardzo mocno jest widoczne w jego wielu obrazach i to bardzo mocno wykorzystuje Wajda. I tutaj też pojawia się też kwestia, prawda, tego, co to znaczy w ogóle inspiracje malarskie w kinie. Akurat Wajda należy do tych reżyserów, którzy bardzo często odwołują się do malarstwa swojej twórczości. On, to już pewnie przy innych okazjach też było mówione, prawda, że on zaczynał swoją edukację w Akademii Sztuk Pięknych, co porzucił, jak twierdzi, uświadamiając sobie, prawda, że po prostu jego talent nie jest na miarę tego, żeby w tej dziedzinie pracować. Całe życie korzystał z rysunku jako takiego narzędzia podręcznej pracy na przykład na planie, prawda, czy jakby rozrysowywania sobie pewnych pomysłów przed wejściem na plan, ale też to malarstwo jakby właśnie stało się dla niego bardzo, bardzo istotne jako sposób myślenia w ogóle o przestrzeni filmowej, nawet nie o pojedynczym kadrze, prawda, to znaczy w jego twórczości znajdziemy wiele takich kadrów właśnie, prawda, to znaczy takich momentów, w których po prostu w kadrze rozpoznajemy niejako przeniesienie, prawda, ze znanego obrazu malarskiego. Tutaj takimi filmami, w których to bardzo mocno grało, były na przykład Lotna na podstawie opowiadania Żukrowskiego, to były Popioły, gdzie echem wracają niektóre obrazy Goi.
to w Lotnej to są nawiązania, prawda, do surrealizmu, ale też na przykład do Andrzeja Wróblewskiego. Więc to było bardzo jakby w wielu jego filmach czytelne takie cytaty, można powiedzieć, prawda, malarskie. Ale tutaj chodzi raczej też o to, żeby nie tylko odwołać się do cytatu, który oczywiście ma swoje jakby zalety jako właśnie takie narzędzie, jakby tak rzec, podwiązywania, prawda, innych tekstów kultury do włączania go jakby w ten film i znowuż uruchamiania tego w obiegu filmowym. Ale też chodzi o takie myślenie, w którym dzięki malarstwu, czy z inspiracji malarstwa uruchamia się w filmie pewną wizję plastyczną. To jest, wydaje się, właśnie bardzo czytelne w Brzezinie, że prawda nie jest tylko tak, że właśnie możemy tam odnaleźć ileś cytatów, nie tylko zresztą z Malczewskiego, ale też z Gierymskiego czy z Wyspiańskiego, bo to jakby w tym kręgu się tutaj wyobrażeń Wajda porusza, no, kojarząc to oczywiście właśnie z taką modernistyczną, prawda, wyobraźnią tych stosunkowo wczesnych opowiadań Iwaszkiewicza, ale że cały film w istocie jest oparty właśnie na takich wyborach plastycznych, które konsekwentnie grają tymi dwoma, prawda, sferami, tą sferą życia, słońca, erosa i tą przestrzenią śmierci czy umierania. I tutaj myślę, że w tym filmie tutaj wiele oczywiście, jeżeli chodzi o takie napięcia, rozgrywa się, prawda, w półsłówkach. To w żaden sposób nie jest, prawda, jeżeli film jakoś nie przegadany. Natomiast można powiedzieć, że to, co najważniejsze w takim planie filozoficznym, dokonuje się właśnie za sprawą języka plastycznego, za sprawą właśnie tej podstawowej inspiracji malarskiej. No, dla porządku jeszcze dodam, że film był nagradzany na festiwalu, znaczy tutaj warto podkreślić, w Błagowie, czyli był takim, jakby został doceniony przez taką rodzimą, ambitną krytykę i widownię oraz na festiwalu filmowym w Moskwie. Kolejna historia to są Panny z Wilka. To jest dosyć ciekawe o tyle, że Wajda i Iwaszkiewicz już wtedy się troszkę lepiej znali, tak? To znaczy niedawno ukazała się książka, kogoś z Państwa zainteresuje, zachęcam, z korespondencją pomiędzy Jarosławem Iwaszkiewiczem a Andrzejem Wajdą. Ona jest bardzo niewielka, bo ta korespondencja, mimo że trwała około 10 lat, nie była jakoś bardzo żywa, tak? To nie była jakaś gęsta korespondencja. I ona ma właśnie trochę taki charakter, można powiedzieć, takiej wymiany pomiędzy wielkimi, prawda? To znaczy, to się zaczyna od takich listów pełnych rewerencji, właśnie ukłonów Panie Jarosławie, Panie Andrzeju, znakomity film, cudowne opowiadanie. Widać, prawda, tutaj, że to są tacy wielcy artyści, którzy się nawzajem jakby traktują z wielkim szacunkiem. No jeżeli sobie jakoś pomyślimy o tym kontekście Polski ówczesnej, to oczywiście jakoś tam też ciekawe jest to, że oni bezustannie planują się spotkać, ale nie mogą, bo jeden w Rzymie, drugi w Mediolanie, potem ten w Wenecji, a ten w Berlinie i tak dalej. Ale jest tu taki ciekawy wątek, który da się z niektórych z tych listów wyczytać, takiego zwierzania się sobie, zwłaszcza ze strony Wajdy, z kryzysów twórczych. Prawda? To znaczy taki właśnie artyście, który nie pracuje jakby w tym samym fachu, który nie jest dla niego, który jakby nie zna tej pracy filmowej. Wajda dość często pisze właśnie o swoich kryzysach, tak? Że tutaj, nie wiem, prawie już skończył zdjęcia do Ziemi Obiecanej, a ciągle nie wie, o czym jest ten film. Że tak, znaczy chodziło właśnie o to, że jakby tutaj, że w ciągu jakby brakowało tej intuicji, to od czego zaczęłam, prawda, tej intuicji, co ten film miałby znaczyć dla współczesnych. Ta korespondencja, z której też można wywnioskować, że prawda, w końcu dochodzi do pewnych spotkań, owocuje tym, że te relacje jakby się ocieplają, stają się bardziej bezpośrednie. Już w toku pracy nad Pannami z Wilka oni współpracują ze sobą dosyć blisko. To znaczy do tego stopnia nawet, że taki pierwotny pomysł Wajdy na ten film był taki, żeby Iwaszkiewicz tam w ogóle odgrywał istotną rolę jako bohater, żeby się pojawiał jako
jeszcze starszy bohater, tak, by tak rzec. Troszkę z tego pomysłu zostało, ale ostatecznie większość materiałów, które nakręcił do tej części filmu, weszło później do filmu dokumentalnego, takiego filmu dokumentalnego, czy takiej jakby formy eseistycznej może, zatytułowanej Pogoda Ziemi, niech będzie z tobą. To jest wers z wiersza Iwaszkiewicza. Tam są na przykład materiały, bo tu może się na moment, prawda, cofnę, Panny z Wilka, prawda, to jest 79 rok, to jest a opowiadanie zostało napisane w 32, więc mniej więcej w tych okolicach, jak co również Brzezina, a więc znowu jest jakby wczesny okres twórczości Iwaszkiewicza, ale jednocześnie Wajda włącza do niego obrazy czy wątki z późnego opowiadania Iwaszkiewicza, z roku 74, z opowiadania, czy też właśnie takiego raczej eseju, impresji może, Serenite. Właśnie po to, żeby móc włączyć tę perspektywę spojrzenia po latach. Ona zatem w samym filmie już, na poziomie pomysłu tego, jak on ma działać, zostaje zwielokrotniona, tak? Dlatego, że opowiadanie Panny z Wilka opowiada, to jest historia Wiktora Rubena, znowu gra go Daniel Olbrychski, który po różnych doświadczeniach życiowych, również wojennych, co jest jakby dosyć istotne, wraca, przyjeżdża na wieś do dworku w Wilku właśnie, w którym niegdyś spędzał wiele czasu, to jakby wraca do okresu swojej młodości, przyjeżdża na pogrzeb swojego przyjaciela. A w tym Wilku jest pięć kobiet, z którymi właśnie te jego czasy młodości się jakoś wiążą. Więc tu już, prawda, mamy samo to opowiadanie, wpisany motyw powrotu do pamięci, prawda, tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Ale Wajda do tego dopisuje jeszcze poziom jeden, no właśnie wprowadzając perspektywę starego pisarza, który się temu przygląda. Jak powiedziałam, ona miała być dużo bardziej rozbudowana w samym filmie, z tego zostały tylko bardzo czytelne, ale takie pojedyncze znaki. Prawda? Więc tutaj to spojrzenie w przeszłość jest po pierwsze właśnie podwojone, a po drugie jest bardzo wyraźnie pokazane jako spojrzenie z perspektywy granicznej, prawda? To znaczy z perspektywy właśnie bliskiej śmierci czy starości. To Wilko, w którym toczy się akcja opowiadania, jak twierdzi Seweryn Kuśmierczyk, który napisał jedną z takich kilku obszernych analiz tego filmu, to był taki dworek w Byszewach w Piotrkowskim i Wajda postanowił zabrać tam Iwaszkiewicza. Oni pojechali do tych Byszew, gdzie trochę to był właśnie dla Iwaszkiewicza taki pewnie niełatwy powrót, prawda, do bardzo odległej przeszłości, no bo to jest rok 79, a on tam bywał w latach 1911-1914, więc to jest naprawdę, prawda, nie tak, że to jest po kilku dobrych dekadach, to właśnie jeszcze po tych wszystkich wydarzeniach, które się przetoczyły przez ziemie polskie. Ten dworek był kompletnie zniszczony, to jest zresztą jeden z powodów, dla których Wajda pierwotnie to planował, nie mógł tam zrealizować zdjęć do filmu. Ale ciekawa jest ten sam pomysł, prawda, wspólnej podróży reżysera i pisarza do takiego miejsca, które można powiedzieć było takim miejscem pierwotnym dla historii opowiadanej w filmie. Tutaj Iwaszkiewicz jakoś też zdawał relacje, prawda, z tej podróży. Wracając do niej w taki szczególny sposób, to znaczy też do tego miejsca wracając w szczególny sposób, to znaczy nagle odkrywają, że to były jego prawdziwe wakacje, to znaczy moje wakacje, tak? W jakimś sensie podkreślając to, że te pobyty trzykrotne w Byszewicach były jakby takim obrazem lata i obrazem wakacji, który potem towarzyszył przez całe życie, prawda? Takim podstawowym obrazem kojarzonym właśnie z młodzieńczymi wakacjami.
filmie, to już jeszcze wrócę do tej jakby roli, którą właśnie pełni tutaj Iwaszkiewicz, i to nie tylko jako autor opowiadania, ale właśnie pewnego rodzaju taka figura nadrzędna w konstrukcji filmu. Ale później pojawia też właśnie tam bardzo dużą się właśnie ta kwestia, o której też mówiłam, to znaczy przeniesienia literatury na ekran. Tutaj znowu na przykład właśnie Seweryn Kuśmierczyk na przykład pokazuje jak to wygląda, prawda? To znaczy, kiedy na przykład oglądamy czytamy opowiadanie, to w pierwszych zdaniach, kiedy Wiktor wysiada na stacji kolejowej, prawda, i tam potem ma jechać dalej do dworku, w którym mieszka, czytamy, prawda? Naprawdę zaczyna się ta szosa, która tam już oczywiście nic się nie zmieniła. Ale dalej przy szosie stały tak olbrzymie białe drzewy, że czas już nie mógł ich powiększyć, mógł je tylko obalić. I tak dalej, prawda? To znaczy widzimy tutaj, że jakby tu jest zastosowany taki język literacki, którym łączy się ze sobą opis, prawda? Widzimy, odczytując ten opis, zaczynamy widzieć tę rzeczywistość, ale zarazem ten opis jest niezwykle subiektywny, dlatego że w ten opis włożone zostają nie tylko elementy właśnie rzeczywistości fizycznej, która może się, prawda, ukazać oczom bohatera, ale właśnie całość jego przeżyć psychicznych. Tak on jednocześnie widzi te drzewa dzisiaj, pamięta je, jakimi one były niegdyś, i ma świadomość tego, że też, prawda, kiedy olbrzymie białe drzewo, że czas już nie mógł ich powiększyć, mógł je tylko obalić, prawda, gdzieś jakby też sobie uświadamia ich możliwą przyszłość. To znaczy tutaj mamy właśnie do czynienia na takim najprostszym przykładzie, to jest akurat dosyć trwała cecha twórczości Iwaszkiewicza, mamy do czynienia z bardzo szczególnym rozumieniem czasu, prawda? Można powiedzieć, że to jest takie rozumienie czasu z ducha francuskiego filozofa Henri Bergsona, prawda? To znaczy czas jest który rozumiał czas w swojej perspektywie jako trwanie, czyli jako dla niego jakby to była taka kategoria, w której zwiera się całość ludzkiego doświadczenia, prawda? Czas nie jest ciągiem, tylko jest pewnym zespołem kumulującym ludzkie doświadczenia. I możemy sobie, prawda, czytając literaturę, to zobaczyć, uświadomić, możemy właśnie odnieść to do różnych kontekstów. Kłopot się pojawia wówczas, kiedy mielibyśmy podobne wrażenia oddać w obrazie filmowym, który, prawda, w zasadniczym punkcie wyjścia, no, operuje właśnie wyglądami. Jak w wyglądzie pokazać, że te drzewa urosły i zarazem już nie urosną, mogą zostać tylko obalone. Tutaj akurat właśnie Seweryn Kuśmierczyk cytuje scenariusz, jak to wygląda w scenariuszu, prawda? Wysiada na małej stacji, ogarnia wzrokiem wyrosły obok stacji zabudowania, idzie pustą szosą ocienioną olbrzymimi białodrzewami. Prawda? Na poziomie scenariusza nie ma tutaj nic, co może jakby, co zachowuje tę gęstość prozy Iwaszkiewicza. Co nie znaczy jednak, że tej gęstości nie udało się Wajdzie przywołać w samej materii filmu, właśnie za pomocą nie opowiadania filmowego, tylko narracji filmowej rozumianej, prawda, jako konstrukt złożony z obrazów, dźwięków, relacji pomiędzy nimi. Więc wrócę jeszcze do tego, natomiast tu jak już powiedziałam, prawda, tutaj pamięć jest tutaj jakby takim jednym ważnym kontekstem, drugim są właśnie te kobiety, prawda, to znaczy w jednej z takich, znowuż takich omówień, analiz tego filmu Teresa Rutkowska zatytułowała ten tekst Pięć kobiet z Wenus i mężczyzna z Marsa, jakby pokazując właśnie tu takie zderzenie dwóch zupełnie odmiennych żywiołów, prawda, bardzo wyraźnie, to znaczy sama ta decyzja, prawda, że mamy tutaj w centrum tego jednego męskiego bohatera, który otoczony jest
kobietami, z którymi te kobietami łączą go właśnie bardzo różne relacje. One wszystkie, czy prawie wszystkie są zakorzenione w przeszłości. Tak? Dlatego, że to są właśnie te panny z Wilka, z którymi się spotykał, kiedy był młody. Nadal jest ich pięć, choć następuje tutaj pewna istotna zmiana, ponieważ jedna z panien zmarła przed laty. Fela, oczywiście ona wraca jakoś we wspomnieniach, ale w jej miejsce pojawia się Tunia, młoda dziewczyna właśnie z innej rzeczywistości, też bardzo ciekawie obsadzona przez Wajdę, ponieważ grają francuska aktorka, która w związku z tym to też jakby podkreślają różni recenzenci, jest jakby była jakby z innego stylu grania aktorskiego. Ona się podobno nie mogła zupełnie odnaleźć na planie u Wajdy, gdzie nikt jej nie mówił, że ma tutaj stanąć, tu się ruszyć, tu zagrać. Tylko tak wszyscy siadali na planie, zastanawiali się, co robić, potem coś robili albo nie robili, prawda? I jakoś to tutaj oczywiście to relacjonuje w takim anegdotycznym, prawda, ujęciu, ale rzeczywiście jakoś przywieziona jakby z innego reżimu pracy na planie, nie mogła się tutaj tak do końca odnaleźć. A na dodatek potem musiała zostać zdubbingowana, prawda? Dlatego, że ona nie mówiła po polsku. Tutaj Wajda zdecydował się na dubbing takim głosem bardzo zwracającym uwagę, jako właśnie może nie do końca pasujący do aktorki, za to odmładzający ją niejako, czy wręcz sprawiając wrażenie, że ona jest dzieckiem. Przez co ona też pełni, prawda, w filmie, może wrażenie, że może pełnić taką rolę szczególnego medium, jako ta właśnie osoba trochę z zewnątrz, trochę jakby z innego świata, zarazem tak jedyna, która nie była w tej przeszłości, prawda, która łączy wszystkich pozostałych bohaterów. Poza tym jest pierwsza, prawda, miłość Wiktora Rubena, grana przez Julcia, grana przez Annę Seniuk, Maja Komorowska, czyli Jola, i dwie pozostałe bohaterki, to jest Zosia Stanisława Celińska i właśnie grana przez Krystynę Zachwatowicz Kazia. I dochodzi do takiego niesłychanego, prawda, jakby tutaj zderzenia czy spotkania, jakby też niezwykle subtelnie wygranego i na poziomie scenariusza, no w sensie jakby struktury, budowy tych relacji pomiędzy bohaterami. Tutaj oczywiście opierał się znowuż Wajda na tekście Iwaszkiewicza, którym potem zresztą dopisywał trochę dialogów, dlatego że w samym opowiadaniu dialogów nie było, a pewne rzeczy musiały, prawda, jakby wyraźnie wybrzmieć. Ale przede wszystkim właśnie to jest jakby kwestia tego takiego dziwnego zderzenia, prawda? Tutaj w oczywisty sposób, prawda, przyjeżdża ktoś po latach, więc uruchamia wspomnienia. Ale trochę też jest tak, jakby te kobiety, które przecież nie opuszczały tego miejsca zasadniczo, które w nim są, ale które też dotkną upływ czasu, w pewnym momencie się właśnie o tym mówi, tak jakby one czekały na Wiktora, tak jakby czekały na to, że on przyjedzie i jakby na nowo uruchomi pewien typ napięć, pewien typ właśnie energii psychicznej, jakby na nowo każe zapytać o te, prawda, lata młodości. I to jest bardzo wyraźnie, jak już powiedziałam, właśnie taka perspektywa, to jest bardzo wyraźnie perspektywa, która jest perspektywą jakoś graniczną. Po części to wynika właśnie z tej pozycji Wiktora, który po wojnie, właśnie po utracie przyjaciela, po różnych doświadczeniach, po tym jak jakoś nie odnalazł się w życiu. To zresztą jest komentowane też przez bohaterki w pewnym momencie, jego właśnie charakter, tak? Znaczy jego postawa, jego usposobienie, on jest wyraźnie pokazany właśnie jako taki typ człowieka, który nie może się zaangażować w rzeczywistość. Jako człowiek, który jest, który rezygnuje, prawda? Który nigdy nie jest w stanie powiedzieć takiego ostatecznego tak w żadnej sytuacji, podjąć właśnie takiego wyboru. I
Ta postawa oczywiście tutaj bardzo współgra z tym nastrojem, schyłku, który wiąże się z tym, że czas upłynął i że bohaterowie, bohaterki i bohater uświadamiają sobie upływ tego czasu, uświadamiają sobie nieodwracalność tego, ale też w pewnym sensie też uświadamiają sobie to, że nie można nic zmienić, prawda? To znaczy, że jakby to nie jest tak, że są jakieś, nie wiem, no, możliwe, odwołując się do przeszłości, możliwe nowe scenariusze do realizacji. I Wiktor wprost zadaje takie pytania właśnie związane z przemijaniem. Dość ciekawe jest właśnie to przeciwstawienie, że on jest, tutaj pokazany jako taki typ właśnie kontemplacyjny, co zresztą właśnie mówiłam, nie działający, tylko raczej wahający się, zadający pytania, wątpiący. To jest znowu jakby znamienne przesunięcie, prawda? Znaczy, że w podobnej roli zostaje obsadzony Daniel Odbrychski, który w 1979 roku był kojarzony z zupełnie innymi rolami, nie tylko u Wajda, ale właśnie na przykład był już po tym Chmicicu, prawda? Który był jakby wielkim przecież jego sukcesem u publiczności polskiej i zasadniczo był właśnie kojarzony z tym typem, który, nie wiem, jeździ konno, boksuje się, prawda? I którego rozpiera energia życiowa. A tutaj gra kompletnie wbrew temu przyzwyczajeniu widzów, kompletnie wbrew jakby takim nawykom i swoim, można sądzić, i właśnie nawykom widzów, ponieważ gra bohatera, który wycofuje się z życia, tak? Znaczy, czy wycofuje się w tym sensie, że jest, znaczy jest wycofany z życia, tak? Którego postawą jest właśnie wycofanie, które nie uruchamia tego impulsu energetycznego. W przeciwieństwie do tych kobiet, które oczywiście mają te swoje właśnie różne dylematy, emocje, które mają różne żale, gdzieś, prawda, ta przeszłość wraca nie w fajny sposób, tak? To nie są przyjemne wspomnienia o tym, jakie to kiedyś fajne wakacje bywały, a pamiętasz, jak myśmy i tak dalej. To jest wszystko bardzo podszyte, tak? Pamięcią o śmierci tej Feli, różnymi innymi napięciami, właśnie, jeszcze raz to powtórzę, tą świadomością upływającego czasu. Ale jednak, prawda, te kobiety też są typami osób raczej w działaniu, stąd to przestawienie, prawda, w tytule tej recenzji Rutkowskiej, że to on jest z Wenus, a one są z Marsa, bo one działają, podejmują decyzje. Dwie wyszły za mąż, prawda, to nie było to udane, ale próbowały, też to cały czas je widzimy, prawda, przy jakichś czynnościach domowych, w jakimś takim zanurzeniu, prawda, w takiej codzienności aktywnej, można powiedzieć. I to jest znakomicie zresztą dodane przez Wajdę, prawda, właśnie takie sceny, tam jakieś rozmowy, jakiegoś posiłku, cudowna scena, w której Julcia i Viola jedzą biały ser po prostu, tak? I to jest jakaś taka prosta czynność, a jednocześnie nasycona jakimś niezwykłym, właśnie jakby niezwykłą taką siłą wartości wypływającej właśnie z takich codziennych działań. Ale to jest ta perspektywa, która samego Wiktora nie obejmuje, nie wciąga, tak? On może być tylko obserwatorem tych sytuacji. Nie jest w stanie jakby wejść w to i się zanurzyć. Za to wprost właśnie zadaje takie pytania związane z jakby z pytaniem o sens ludzkiej egzystencji. I wprost słyszy to pytanie, tak, że śmierć jest jedyną realną rzeczą, którą człowiek ma na własność. Jak w pewnym momencie mówi w dialogu jeden z bohaterów. To jest właśnie ta perspektywa już raczej opowiadania Serenity z 1974 roku. I co jest ciekawe, to tutaj i Waszkiewicz, a za nim jakby Wajda w tym filmie, szukają jednak takiej postawy, która pozwala to przyjąć, tak? To znaczy, możemy powiedzieć, że jest w tym właśnie element rezygnacji. Trochę tak jest pokazany bohater, trochę jest też tak, że no, nie jesteśmy w stanie nic zrobić z upływem czasu. Bardzo mocno to właśnie Wiktor rozpoznaje. To jest niekiedy ujmowane w języku bardzo poetyckie takie sformułowania, przełamało się lato. To jest niezwykle wygrane plastycznie w całym filmie właśnie, który bardzo
subtelnie operuje światłem, zarówno we wnętrzu tego dworku, w którym toczy się akcja, jak i na zewnątrz, w plenerach, właśnie pokazując w pewnym sensie rzeczywistość jakby ubraną w taką poświatę pamięci. Ale gdzieś tu jest taka intencja osiągnięcia właśnie tego stanu serenite, który Iwaszkiewicz twierdził, że nie jest w stanie go dobrze zdefiniować, dobrze podać jakby dobrej definicji, ale mówił tutaj o takiej formie, o takiej postaci uspokojenia, to znaczy przyjęcia tej rzeczywistości, jaką ona jest. I jak się wydaje, ten stan właśnie próbuje też oddać w filmie środkami plastycznymi Wajda. I tu szczególną rolę właśnie odgrywają też te sceny, w których pojawia się Iwaszkiewicz. Najpierw widziane na cmentarzu, więc tutaj oczywiście mamy odwołanie do takiego, no, można powiedzieć, dosyć podstawowego dla wyobraźni polskiej, prawda, obrazu kontaktu ze zmarłymi w tej szczególnej przestrzeni cmentarza, przywoływania ich, ale raczej w perspektywie właśnie indywidualnej, tak? To nie są te polskie dziady, do którego to obrazu się Wajda odwoływał wielokrotnie w swojej twórczości, w której mamy przywołać byłych bohaterów. To jest raczej to indywidualne doświadczenie, w którym jeżeli już to przywołujemy naszych bliskich, a w dużym stopniu mierzymy się z poczuciem własnej śmiertelności. I co jest istotne, to film ma właśnie taką ramę, która no, po części wiąże się właśnie z tym udziałem Iwaszkiewicza w filmie. Zwieńczone to jest takim napisem, prawda, Jarosławowi Iwaszkiewiczowi w hołdzie swoją pracę poświęcają realizatorzy. Co takim wielkim wyrazem uznania dla tego pisarza. Ale też jest rama, która wiąże się właśnie z samym przyjazdem i wyjazdem, prawda, Wiktora. To jest taki typ, prawda, znaczy to jest taki wyjazd, to jest taka podróż, która można powiedzieć z pewnego punktu widzenia nic nie zmienia, bo ona nie jest jakoś przełomowa w życiu bohatera w sensie zmiany jego miejsca w życiu. Ona zmienia być może coś w jego myśleniu. Ale bardzo wyraźnie ona jest pokazana jako pewna forma właśnie takiej wewnętrznej przemiany, co wiąże się z tym, że, prawda, że mamy ten motyw jego przyjazdu i poza tym, że on przyjeżdża pociągiem, to jeszcze jest rzeka do przekroczenia. I zwłaszcza w zakończeniu filmu to jest w niezwykły sposób wykorzystane przez Wajdę, bo po pierwsze bardzo wyraźnie w te sceny wpisuje właśnie takie sensy symboliczne, każąc Wiktorowi po tym, jak już wyjeżdżając, z takim przeświadczeniem, że nigdy tu nie wróci. Nigdy nie wróci, bo czas mu na to nie pozwoli, ale też nigdy nie wróci, bo już nie chce tu wracać, tak? To znaczy nie chce na nowo wchodzić w tę rzeczywistość wspomnień, w ten jakby kocioł emocjonalny. I widzimy bardzo wyraźnie, jak, prawda, po tym, jak wysiada z promu, wypija łyk wody z rzeki. W takim czytelnym bardzo nawiązaniu, prawda, do mitologicznego gestu picia wody z rzeki zapomnienia. Jednocześnie tam jest taki chwyt zastosowany. Pisze o tym też właśnie, zauważył to Seweryn Kuźmierczyk, taki chwyt, który po części wynika z sytuacji czysto realizacyjnej, tak? To znaczy bardzo zależało Wajdzie na tym, żeby umieścić w filmie plenery z okolic Drohiczyna, któremu pokazał Daniel Lubyski, prawda, który z Drohiczyna pochodzi, tam często jeździł i rzeczywiście tam jakieś zdjęcia jeszcze w tej fazie takiej, kiedy trochę inaczej ten film miał wyglądać, zostały zrobione. Ale w efekcie jest tak, że bohater wsiada do promu w jednym krajobrazie, a wsiada w innym. Tak? W filmie daje się robić takie sztuczki.
I pewnie nie miałoby to takiego znaczenia, gdyby nie to, że też te sceny były kręcone w innej porze roku. W związku z czym on tam wysiada późną jesienią. I taki zabieg, na który sobie pozwolił Wajda, który może zresztą umknąć tak naprawdę, to nie jest tak, że to jest jakoś mocno wygrane, prawda, filmowo, no ja tutaj już spoileruję niestety, ale ten zabieg właśnie, który niekoniecznie jakby jest czytelny, który właśnie wynika tam z jakichś okoliczności decyzji realizacyjnych, zarazem ma głębokie znaczenie symboliczne, prawda, dlatego że bardzo wyraźnie pokazuje właśnie taką przemianę, czy może symbolizować przemianę wewnętrzną, prawda? Znaczy jakby bohater wysiada w innej rzeczywistości w stosunku do tej, opuszcza Wilko właśnie jakby w innej rzeczywistości psychoemocjonalnej niż ta, w której do niej, do tego dworku przyjechał. I potem znowu wraca, prawda, wraca figura właśnie Iwaszkiewicza, wyraźnie widać, gdyby ktoś nie rozpoznał, wyraźnie widać tytuł tomiku poetyckiego i jego nazwisko na okładce. Dzisiaj pewnie to nie jest takie oczywiste, że się rozpoznaje Iwaszkiewicza, ale oczywiście w rzeczywistości polskiej 79 roku trudno było raczej nie znać jego twarzy. Był osobą bardzo, jak mówiłam już, publiczną. I to wszystko, jak powiedziałam, czyli sposób jakby sposób ustawienia i gra aktorek, kolory, sceneria tego dworku, gra świateł i w ogóle cała praca kamery. Tutaj operatorem był Edward Głosiński. Do tego właśnie jeszcze dochodzi do wykorzystania muzyki. Sięgnął właśnie Wajda po pierwszy koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego, który pojawia się w bardzo takich określonych scenach i tutaj się zgadzali w różnych miejscach i jakby w trochę innym kontekście o tym mówili i Waszkiewicz i Wajda, że tak, że jakby muzyka nie ma być ilustracyjna. To nie o to chodzi, że ona ma, prawda, nie wiem, jakie szybkie tempo, to wzmacniać tempo, prawda, a jak jest do śmiechu, to być żartobliwa. I tutaj ten motyw zostaje wykorzystany też właśnie bardzo szczególnie, zwłaszcza w tej końcowej scenie, kiedy wyraźnie wypunktowane zostaje, zderzone ze sobą partia solowa i partia orkiestrowa w jakiś sposób, prawda, znowu jakby zderzając ze sobą to pytanie jakby o indywidualne miejsce pojedynczego człowieka, jego świat, w którym jest zanurzony, ale może nie umie się w nim odnaleźć. I to jest to ten jakby film, zatem jak widać, korzysta z takich nieoczywistych środków, prawda? Wmieszając właśnie materiał, można być dokumentalny, jeżeli tak potraktować te zdjęcia robione z Iwaszkiewiczem. Bardzo mieszając pewną historię fabularną z wypowiedzią innego rodzaju. To jest potem taka też metoda, prawda, która w innej postaci wraca w Tataraku zresztą, tak, gdzie mieszają się również rzeczywistości, znaczy ekranizacja opowiadania Tatarak miesza się z scenami ekranizacji opowiadania Tatarak. I z takim bardzo, prawda, osobistym i w bardzo minimalistycznych warunkach nakręconym dialogiem, monologiem Krystyny Jandy dotyczącym jej osobistego doświadczenia, co wiemy. Więc tutaj już w tym filmie, właśnie już Panna z Wilka, widać taką próbę jakby poszukiwania trochę innego, czy wprowadzania elementów innego języka, przełamywania właśnie takiej narracji czysto fabularnej, co jak się wydaje było chyba zdaniem jakby chyba Wajdy jakoś, nie wiem, właśnie konieczne dla podkreślenia tej jakby gęstości tej materii, którą podejmuje. Inna rzecz, że też tutaj można powiedzieć, i Iwaszkiewicz jest bardzo ciekawym przykładem i znowu czytać takim jednocześnie symptomatycznym, bo
polskiej poezji. Mamy taką, mamy co najmniej, mieliśmy co najmniej kilkoro takich poetów, którzy wydali naprawdę wielkie książki poetyckie pod koniec życia. Daszkiewicz sporo publikował właśnie jako poeta, nie jako prozaik, na samym początku swojej twórczości, w latach nastych. On był przecież jednym ze współtwórców, prawda, z Kamandra. Potem mniej intensywnie uprawiał poezję. Bardzo często zresztą się mówi, że poezja jest w ogóle takim rodzajem literackim, właśnie, który się raczej odkrywa w młodości, prawda? I że jest taka teza, nie wiem, czy ktoś to sprawdził naukowo, że ona się sprawdza, że jak ktoś w młodości nie zaczął pisać wierszy, to już nie będzie pisał. On później, prawda, ten rodzaj uprawiał dużo mniejszą intensywnością, ale wrócił do niego właśnie pod koniec życia, wydając niezwykłe tomiki poetyckie. Tak jak później, nie wiem, Czesław Miłosz, no, przecież do końca życia aktywny Tadeusz Różewicz. Tu można, myślę, wskazać kilka takich istotnych nazw w polskiej literaturze. Te wiersze właśnie, można powiedzieć, są też formą poszukiwania, jeżeli oczywiście dobrze rozumiem to pojęcie, skoro jest tak nieprecyzyjnie wyjaśnione przez samego Iwaszkiewicza, poszukiwania serenity, prawda? To znaczy właśnie tej formy uspokojenia. To znaczy, z jednej strony jest w nich naprawdę wiele radości życia, z takich właśnie prostych rzeczy. Rzeczy zresztą nazywa się jeden właśnie z takich wierszy, w których Iwaszkiewicz wymienia różne przedmioty, które znajdują się w jego otoczeniu i potem mówi, a ja w tym wszystkim jak wielkie, rozwalone zwierzę, prawda? Jakby pokazując tak absolutnie zmysłową, wręcz żarłoczną radość z najprostszych jakby czynności życia. Ale też na przykład właśnie jest taki wiersz Stary poeta, w którym poeta mówi, tak zaczyna się ten wiersz, tak zaczynają się jego trzy części. Będziemy we wszechświecie jak te dwie martwe muchy, jak te dwa zdechłe psy, jak dwie nicości. One też kochały i chciały zrozumieć. Więc bardzo mocno, prawda, jak powiedziałam, właśnie zadaje te pytania z perspektywy granicznej, jakby z perspektywy świadomości śmierci. I może nie jest to koniecznie dobry temat na majowy wieczór, choć może właśnie na majowy jest właściwy, zwłaszcza biorąc pod uwagę nastrój tego filmu, ale wydaje się, że tutaj w Pannach z Wilka właśnie udało się Wajdzie znaleźć jakby niezwykły, plastyczny, malarski, filmowy ekwiwalent tego właśnie wrażenia serenity, wrażenia uspokojenia, które płynie zarazem jakby ze zrozumienia wartości życia, która jednak bywa nie do pogodzenia też z głęboką świadomością jego upływu. Dziękuję bardzo.